Bogorodica, dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko Maryjo, Królowo Polski, zawsze z nami obecna i przy nas czuwająca. Dobiega końca przedostatni piątek Wielkiego Postu. To dzień, w którym odprawiamy w naszych świątyniach drogę krzyżową. Trwająca epidemia zmusiła nas do izolacji od naszych wspólnot i świątyń parafialnych. Matko niezawodnej nadziei, pomóż nam trwać w nadziei. Droga krzyżowa Jezusa i Twoja okazała się najbardziej zbawczą drogą świata. Błagamy, przejdź z nami wyjątkową w tym roku drogę krzyżową epidemii i uczyń ją drogą ku Wielkiej Nocy. Maryjo, nie musiałaś być z Jezusem wszędzie tam, gdzie nauczał i czynił cuda, ale nie mogło zabraknąć się na Jego drodze krzyżowej. Nie wiemy, czy pospieszyłaś z Nazaretu, jak kiedyś do Elżbiety, czy byłaś już paru dni w świętym mieście, jak wtedy, gdy z Józefem szukaliście zagubionego dwunastolatka. Wtedy znalazłaś go w świątyni. Teraz świątynią stała się Via Crucis. To bardzo ważna dla nas nauka. Teraz naszą świątynią jest droga krzyżowa. Nie tyle w zamkniętych domach, co w otwartych na wolę Bożą sercach przyjmujemy na swoje ramiona krzyż epidemii.
nie uciekamy przed Nim, nie zamykamy szpitali dla chorych, nie buntujemy się przeciw restrykcjom i nie tracimy ducha, gdy rośnie liczba zakażonych wirusem. Trwamy, jak Ty, Maryjo, trwałaś. Trwamy z Tobą i dzięki Tobie stale tu obecnej, bo pamiętamy, nigdy ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdy Ci mego nie odjęła lica, jam podawnemu moc Twoja i siła. Matko Bolesna, Pan Jezus upadł pod ciężarem krzyża 3 razy. Pierwszym upadkiem w czasach epidemii jest nonszalancja, łamanie przepisów sanepidu, lekceważenie zagrożenia, zabawa z tego, co śmiertelnie poważne. Drugim upadkiem w czasach epidemii jest egoizm. Pomimo zaangażowania wielu bezrozumności tysięcy, zmęczenia tych, którzy są na pierwszym froncie, zawsze znajdą się tacy, którzy myślą tylko o sobie. Trzeci upadek w czasach epidemii to upadek nadziei. Przygniata wydłużający się czas oczekiwania na zakończenie i powrót do normalnego życia. Maryjo, każdy upadek Twojego Syna uczy nas, że i my możemy upaść, na chwilę się rozłożyć, ale nigdy nie możemy pozwolić umrzeć nadziei. Nadzieją są dla nas kapłani, którzy sprawują każdego dnia Eucharystię, posługują w konfesjonale i odwiedzają chorych. W obecnej sytuacji nie dalibyśmy rady bez lekarzy i pielęgniarek z Cyreny. Oni z chorymi najwięcej odczuwają ciężar krzyża epidemii. Nadzieję daje nam dzisiaj tysiące Weronik, które jak Ty, Mario, nie uległy lękowi. Robią zakupy dla starszych, pomagają tym na kwarantannie, szyją maseczki, organizują zbiórki. Ta bezinteresowna miłość sprawia, że twarz ludzkości staje się coraz bardziej boska. I oby ślad tej twarzy pozostał już z nami na zawsze. Maryjo, bolejąca nad Jezusem skazanym na śmierć krzyżową, jakże inna jest tegoroczna droga krzyżowa. Nie idziemy tłumnie ulicami naszej miejscowości, pobożnie skupieni za krzyżem. Nie klękamy przy każdej stacji w naszych świątyniach parafialnych. Na drodze krzyżowej epidemii dźwigamy krzyż trwogi, niepewności, izolacji. Obyśmy cierpiąc z powodu tych, którzy nie mogą być blisko, stali się bliskimi dla tych, dla których ciągle możemy. W czasach epidemii nie możemy się zbliżać, nie możemy się dotykać, nie możemy podawać sobie ręki nawet na znak pokoju, ale nie możemy zrezygnować z czułości, bezpiecznych gestów, które przekazują miłość. Kiedy ludzkie ciała muszą być od siebie trochę dalej, nasze serca powinny być naprawdę bardzo blisko. Matko, która współcierpisz z każdym z nas, bądź z nami na tej drodze krzyżowej epidemii do końca. Natchnij szukających lekarstwa, umacnij ramiona dźwigające chorych, pociesz tych, którzy żegnają najbliższych, przygotuj serca wszystkich na wzajemne pojednanie, szczególnie w szeregach naszych posłów i senatorów. Błogosław każdemu aż do zwycięstwa zdrowia nad chorobą, aż do zwycięstwa życia nad śmiercią. Matko, otwarzaj jak polska ziemia czarnej, Matko, otwarzaj jak polska ziemia znaczonej bliznami, do serca swego, jak Syna nas przygarnij, Głowo nasza, tarcz obronna, módl się za nami. Rozważając tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa, modlimy się każdego dnia w intencjach Ojca Świętego Franciszka, pasterzy Kościoła w Polsce, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i naszym metropolitą księdzem arcybiskupem Wacławem, kapłanów diecezjalnych, zakony męskie, żeńskie, Ojca Generalnego naszego zakonu i Ojca Przeora Jasnej Góry, dobrodziejów jasnogórskiego sanktuariów
i wszystkich współpracowników dzwoniących do Jasnogórskiego Telefonu Zaufania i Wielkiej Księgi Apelowej, naszą ojczyznę i sprawujących w niej władzę, wszystkich zaangażowanych w walce z epidemią koronawirusa, niosących pomoc chorym, samotnym, zdanych na ludzką dobroć, dzieci, młodzież, którzy muszą uczyć się w domu, rodziców i nauczycieli potrzebne dary Ducha Świętego, łączących się z nami tak bardzo licznie dzięki katolickim rozgłośniom radiowym i telewizji Trwam. Szczególnie modlimy się za mamę zmarłego Karola tragicznie, księdza Witolda ze Stuttgartu, wszystkich proszących nas o modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej, za Jolantę o powrót do zdrowia po operacji, o zdrowie dla księdza profesora Leonarda Fica w diecezji włocławskiej, za maturzystów z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szanowie, którzy dzisiaj trwają z nami na modlitwie, a także za pielgrzymów w Sieradza, którzy jak każdy pierwszy piątek łączą się duchowo. I polecamy także dzisiaj ogłoszonego księdza biskupa nominata archidiecezji przemyskiej księdza prałata Krzysztofa Chodzio. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw ode zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Śpiewając suplikacje, prosimy o ustanie epidemii w Polsce i na całym świecie. Thank you.
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się. Prosimy księdza arcybiskupa o pasterskie błogosławieństwo o tron naszej Matki. Druga pielgrzymka papieża Jana Pawła do ojczyzny była jedną z najtrudniejszych. Przypadła na trwający jeszcze stan wojenny, ograniczenie wolności, pozbawienie nas solidarności pomiędzy nami. I usłyszeliśmy wtedy słowa: pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Ale jednocześnie papież przypomniał: nie pragnijmy Polski, która by nas nic nie kosztowała. Dlatego dzisiaj Polska wymaga współpracy i harmonii, wiary i rozumu. Królowo Polski, módl się za nami. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.